Cześć, witajcie. Słyszeliście coś o strażnikach wśród susłów? I czy wiecie, że te zabawne zwierzęta żyły u nas w kraju i to zaledwie 50 lat temu? Co się z nimi stało? I wiele więcej. O tym w dzisiejszym odcinku. A ten materiał jest już ostatnim o zwierzętach zanikłych z Polskiej Czerwonej Księgi. Dzisiaj omówimy susła moręgowanego, krzyżodzioba świerkowego, siewkę złotą oraz nura czarnoszyjego. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. A, i jeszcze jedno. Jakbyście mieli jakieś pomysły, sugestie, co byśmy mogli zrobić, zmienić, albo co byście chcieli usłyszeć, dajcie nam znać o tym koniecznie w komentarzu. A teraz już tak naprawdę zaczynajmy. Żebyście nie musieli czekać, to od razu zacznijmy o tych strażnikach. Suseł moręgowany lub wiewiórka ziemna. Jak kto woli. Zamieszkuje tereny otwarte, czyli łąki i pastwiska. Unika za to obszarów podmokłych. Z tego względu, że kopie głębokie nory nawet na 2 metry głębokości i 8 metrów długości. Żywi się głównie nasionami, kwiatami, jagodami, niekiedy owadami oraz ptasimi jajami. Susły żyją w koloniach. Ich liczebność sięga od 20 do nawet 200 osobników. Są przypadki, że dany teren zamieszkuje parę tysięcy wiewiórek ziemnych. Dużo, prawda? Teraz wyobraźcie sobie, że każdy dorosły ma swoją własną norę. Przypominam, 2 metry głębokości i 8 metrów długości. Życie na takim obszarze musi być bardzo intensywne. Susły prowadzą dzienny tryb życia. W nocy natomiast śpią. Jednak, aby wszystko było dobrze uporządkowane i pod kontrolą, potrzebni są strażnicy. Wyznaczone osobniki, które pełnią rolę strażnika, prowadzą normalny tryb życia w ciągu dnia. Czyli zdobywają pożywienie, walczą o terytorium, ale co jakiś czas mają za zadanie sprawdzić okolice, czy czasami nie czyha jakieś niebezpieczeństwo. Kiedy taka sytuacja się zdarzy, rozlega się wysoki gwizd. Jest to oznaka dla całego stada, że muszą się schować do swoich nor. Najstarsze osobniki zostają na polu bitwy. Przyjmują wojowniczą pozycję, tak zwanego słupka. Suseł moręgowany zanikł z naszych ziem w latach 70. XX wieku. Nie akceptował zmian, jakie zachodziły wtedy w rolnictwie. Zbyt duża jego intensywność powodowała, że nie mogły założyć dużych kolonii. Natomiast jego brak zarastanie nieużytków, czego susły bardzo nie lubią. Ostatnie informacje dotyczące susła pochodzą z 1973 roku z okolic Góry Świętej Anny. Aktualne działania przyrodników oraz różnych organizacji walczą o przywrócenie susła w Polsce. Krzyżodziób świerkowy. Jeśli chodzi o jego nazwę, to autor chyba nie był za bardzo kreatywną osobą. A zresztą popatrzcie na samego ptaka. No jak go można było inaczej nazwać? Krzyżodzioby zamieszkują górskie obszary. Niekiedy jednak mogą gniazdować także na nizinach. Jest to bardzo ciekawy gatunek ptaka. Posłuchajcie. Żywi się nasionami wydobywanymi z szyszek za pomocą swojego dzioba. O skrzyżowanych szczękach, którymi podważa szyszkowe łuski. Można bardzo łatwo rozpoznać żerowanie ptaka. Pozostawia po sobie podłużnie rozłupane szyszki świerka. Ciekawe jest to, że jego pora gniazdowania uzależniona jest od urodzaju szyszek, a do lęgów może przystąpić nawet zimą. Ostatnie gniazdowanie odnotowano na Półwyspie Helskim w 1962 roku. Krzyżodzioby ostatnio także bardzo rzadko zalatują do naszego kraju. Nur czarnoszyi. Dla ludów środkowej i północnej Europy oraz Syberii nury były ptakami świętymi. Wierzenia mówią, że w ich ciałach żyły duchy zmarłych przodków, stąd ten głos, którymi ptaki komunikują się z zaświatami. Nur preferuje siedliska wilgotne. Przebywa nad jeziorami, stawami, spotkać go można w Dolinie Barczy lub nad Bałtykiem. Ale pamiętaj, że jest on tylko gościem w naszym kraju. Jego pokarm stanowią skorupiaki, mięczaki, ryby i płazy. Lubi nurkować i robi to dosyć często. Do pływania ma doskonale przystosowane nogi, ponieważ posiadają duże płetwy. Ciężki szkielet i krótki dziób ułatwia mu nurkowanie. Pod wodą potrafi wytrzymać nawet 2 minuty. Ale to, co jest w wodzie darem, na lądzie staje się przekleństwem. Takie płetwy potrafią bardzo utrudnić ptakom życie. Poruszają się one bardzo ociężale. A nie daj Boże, kiedy przyjdzie im startować do lotu. Nur jest to ptak terytorialny. Doskonale czuje się, gdy ma do dyspozycji spory teren. W pary dobierają się raz na całe życie, a gniazda za każdym razem budowane są w tym samym miejscu.
Budowane są one przy zbiornikach wodnych, z mchów i roślin, po to, aby maleństwa miały możliwość szybkiej ucieczki podczas niebezpieczeństwa. Budową gniazda zajmuje się samiec, tak jak na głowę rodziny przystało. Co ciekawe, buduje on kilka gniazd, aby zmylić drapieżniki. Ostatnie lęgi w Polsce miały miejsce na Mazurach, około 50-60 lat temu. Ptakom nie sprzyjali turyści, którzy przyjeżdżali nad jeziora, a rozpędzone motorówki powodowały podtapianie gniazd. Ptaki można zobaczyć podczas migracji. O ile w Polsce ptak ten jest objęty ochroną, tak na świecie jego populacja nie jest zagrożona wyginięciem. Siewka złota. Możemy ją spotkać na łąkach, pastwiskach oraz na polach. Preferuje tereny podmokłe, żywi się w szczególności owadami, sporadycznie nasionami i owocami. Siewka złota do naszego kraju zalatuje tylko i wyłącznie gościnnie. Możemy ją zaobserwować wiosną i jesienią, podczas migracji do innych krajów. Zazwyczaj tworzy niewielkie stada, chociaż niekiedy mogą liczyć i nawet do kilku tysięcy. Samica składa do 4 jaj na ziemi, gniazdo przypomina dołek wyścielony trawą. Dwoje rodziców doskonale opiekuje się potomstwem. Kiedy wyczują zagrożenie, wydają głośne, piskliwe dźwięki i poruszają się w stronę drapieżnika. Tak, aby odciągnąć jego uwagę. Ostatnie lęgi na terenie Polski odnotowano na Pomorzu w XIX wieku. Powodem zaniku tego gatunku były melioracje naturalnych siedlisk i osuszanie terenów podmokłych. I tym sposobem w 4 odcinkach opracowaliśmy 2 kategorię Polskiej Czerwonej Księgi i kolejnym materiałem zaczniemy 3, czyli o zwierzętach skrajnie zagrożonych w Polsce. A jeśli nie subskrybujesz naszego kanału, no to zasubskrybuj, no bo skoro oglądasz, no to subskrypcja się należy. A przed nami jeszcze bardzo wiele przyrodniczych materiałów. A jak chcesz jeszcze więcej wiadomości, to w opisie znajdziesz link do naszego Instagrama. A tymczasem bywajcie, cześć!